Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, przyjemnością i satysfakcją, że mogę Państwa zaprosić na szczególne spotkanie. Spotkanie związane z patronatem poezji, a jesteśmy w tym roku w ramionach poezji, ponieważ Parlament Polski w roku 2020 uczynił rok 2021 rokiem patronów takich jak Krzysztof Kamil Baczyński, jak Tadeusz Różewicz i jak Cyprian Norwid w 200-lecie jego urodzin. Proszę Państwa, zapraszam dzisiaj na spotkanie szczególne, któremu patronować będą tutaj w Muzeum Literatury w Warszawie na Rynku Starego Miasta dyrektor Muzeum Literatury profesor Jarosław Klejnocki, wybitny literaturoznawca, kustosz i pani kustosz zawiadująca, tak by można powiedzieć, działem rękopisów w tym muzeum, pani Małgorzata Wichowska. Witam serdecznie wszystkich Państwa, a ci wymienieni przeze mnie ogromnie zasłużeni i dla muzeum, i dla polskiej kultury będą dzisiaj duchowymi naszymi przewodnikami po świecie rękopisów Cypriana Norwida, które ujawnią chociaż troszeczkę tajemnicę, magię i pewną wartość ekspozycyjną właśnie tych rękopisów, które zaopatrzone są także w grafikę, zaopatrzone są w rysunki, w różne elementy plastyczne, wzbogacające i stanowiące właśnie tę wartość ekspozycyjną tych rękopisów, które będziemy chcieli Państwu pokazać. To dla nas wielka sprawa w tym roku norwidowskim i to nie tylko dlatego, że obchodzimy rok Norwida, rocznice mają to do siebie, że właśnie determinowane są oczywiście uroczystościami i obchodami. To jest dla nas bardzo miłe i bardzo ważne, ale także są pewną inspiracją intelektualną, kulturową, na której się chcemy skoncentrować, czytając Norwida, mówiąc o nim, obchodząc tę rocznicę, myśląc o nim jako o emigrancie, myśląc o nim jako o Polaku, emigrancie, myśląc o tym jako człowieku słowa, ale jednocześnie człowieku też pewnej dekoracyjności, o czym się tak do końca nie wie, jako człowieku wielkiego intelektu, którego słowa jakże aktualne są dzisiaj w naszych realiach społecznych, w naszych realiach egzystencjalnych. Nasze zbiory norwidowskie to, z tego co pamiętam, głównie listy. Norwid, jak wiemy, był człowiekiem utalentowanym wszechstronnie, a listy swoje bardzo często opatrywał grafikami. I no nie są to, za przeproszeniem, esy floresy, jakie czasami, czy tam na rękopisach, czy w listach rozmaici pisarze sobie rysują. I ja mówię esy floresy, ale one są po prostu bardzo często ciekawymi próbkami, a już wartość ekspozycyjną, na przykład taki rękopis opatrzony na marginesie jakimś, prawda, rysuneczkiem, chociażby był to rysuneczek jakiś zupełnie pokraczny pisarzem, to wartość ekspozycyjną taki materiał od razu ma większą. W przypadku Norwida no to mamy jakby podwójne dzieła sztuki, ponieważ zarówno kaligrafia, jak i jakość tej grafiki czyni z rękopisów po prostu takie perełki. To są listy, akurat cztery z 10 listów Norwida do Emmy Herweg. Przypomnijmy, że Emma Herweg była żoną niemieckiego poety Gerga Herwega i w 49 roku listy pochodzą, koniec 49, początek 50. Norwid bywał wtedy w salonie Emmy, bo ona w Paryżu prowadziła salon. Niedługo, później chyba losy zawiodły ją chyba do Włoch. Przypomnijmy jednocześnie, że razem z mężem byli zaangażowani w rewolucję 48 roku.
Jej salon był, przyjmował gości o poglądach postępowych, a nawet liberalnych, rewolucyjnych. Bywał tam Herzen, Turgeniew, dlatego Krasiński miał nawet za złe Norwidowi, że bywa właśnie w salonie pani u Emmy. Listy, mówię, że tutaj ta warstwa rysunkowa nawet wydaje się być ważniejsza, dlatego że są to listy, które na przykład tylko Norwid zapowiada swoją wizytę. I jeszcze ciekawą kwestią jest to, że nie są one datowane, tylko akurat te, które tutaj widzimy, tylko jest nazwa dnia tygodnia, na przykład Dimanche. I tutaj Dimanche i on zapowiada, Norwid zapowiada, że będzie dzisiaj z wizytą. Proszę zwrócić uwagę, że list nadany tego samego dnia, Dimanche, tak? I poczta w Paryżu działała w taki sposób, że Emma już tego samego dnia wiedziała, że na pewno może oczekiwać Norwida. Po prostu po południu za chwilę dostała. To jest właśnie listy pisane w pośpiechu, bez takiej uważności. Natomiast tu mamy piękny rękopis, piękny autograf Norwida. Natomiast tu mamy wiersz Deotymi, odpowiedź. Wszystkie teksty Norwida są oczywiście publikowane, zarówno ten wiersz, jak i listę do Emmy Herweg. Ten piękny rękopis. Piękny. Bardzo wyraźny podpis. Jak pani widzi Cyprian Norwid? Naprawdę nie używał tak. Kamila. Amin, proszę. Jest piękny. Chciałabym jeszcze pokazać listy Norwida do Seweryna Gałęzowskiego, bo to są rękopisy, których proweniencja to kwestia dobrych kilku lat wstecz. Natomiast i one są, katalogi tych rękopisów są publikowane w takim naszym pierwszym katalogu rękopisów obejmującym archiwa romantyczne i początek XX wieku. Natomiast zupełnie możemy ciągle liczyć na coś nowego. Okazuje się, że źródła są niewyczerpane, bo to był rok 91, w Darze, już nie podaję nazwisk, otrzymaliśmy piękne trzy listy Cypriana Norwida do Seweryna Gałęzowskiego, o niezwykłej też treści. Ja może, jeżeli za chwileczkę pokażę, to one zostały też opublikowane przez edytorów Norwida, ale proszę popatrzeć. Piękne listy. I niezwykła treść. Szanowny doktorze, nie mylisz się twierdząc to, co mi mówiłeś, kiedy miałem lat 21. Już nie potrzebowałem szukać ludzi, aby pochlebiać sobie ich towarzystwem. Nikogo nie szukałem. Ale pomyśl też proszę o faktach, nie o słowach i zapytaj się w duchu, czy też spotkało mnie to raz ze strony emigracji, w której 12 lat spędzam. To, co z listu z Warszawy załączam i co nie pierwszy raz odmówiłem. Więcej powiem. Nie tylko, że nie, ale owszem, starano się zawsze szkodzić mi, jak na przykład, kiedy kursa może chciałem mieć. Źle robią, bardzo źle. Cyprian Norwid. Kamil właśnie, tu napisał. Tutaj tak, tutaj mamy Kamila. No w każdym razie to są tak, on pisał o tym właśnie, jak mu szkodzą i wiele było takich tych emocji, takich związanych z postrzeganiem go przez środowiska przeróżne, bardzo, bardzo niekomfortowo. W każdym razie... Zastanawiałam nawet nad tym nieraz. Tak, no to i dużo tekstów jego zginęło przecież. Tak, listów również. Listów właśnie. Jak się dowiedziałam o tym, tak dużo zginęło. Tutaj jeszcze pokażę coś, co jest też dla nas niezwykłym świadectwem pewnej relacji. Muzeum Literatury i Norwidologia Juliusza Wiktora Gomułskiego. Po prostu otrzymaliśmy od niego w darze w 2002 roku. Od Gomułskiego, tak? Tak.
Dlatego one są zachowane w tych obwolutkach właśnie Gomulickiego. Zbiór Juliusza Wiktora Gomulickiego. Te dary Gomulickiego, one pochodzą z 2002 roku. Po prostu to Gomulicki. Niedawno, tak? On obchodził 90-lecie chyba, tak? W 99 roku, czy tak jakoś wcześniej. W każdym razie był tutaj taki wieczór świętujący, świętowaliśmy jego urodziny. I właśnie to był jeden z takich jego ostatnich gestów dla muzeum, przekazanie nam tych właśnie notatek norwidowskich. Niesamowite. Te rękopisy i listy Cypriana Norwida są kierowane oczywiście do różnych środowisk, bardzo interesujących, ciekawych. Są też i pewne rezonanse tych środowisk na te listy. Są też kierowane przez darczyńców do muzeum, ponieważ zbiory tych listów zostały właśnie kierowane tutaj do Muzeum Literatury i to stanowi wielki potencjał polskiej kultury, że możemy dzisiaj się z tym zapoznawać, że możemy czytać, że możemy odczytywać to, czego nie znamy i jednocześnie, co jest też bardzo interesujące, że wyrażają stosunek samego Cypriana Norwida do emigracji i emigracji różnych jej środowisk i przedstawicieli do Cypriana Norwida. To wielka wiedza, często bardzo skomplikowana i bardzo aktualna. Dziękuję bardzo. Zapraszam.